Cześć, witajcie w Czarnym Dzwonie. Pamiętam, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Cities Skylines. I w tym odcinku, nie bez powodu, memem rozpoczynającym ten odcinek był Mateusz Morawiecki, ponieważ zajmiemy się gospodarką, prawda? Nasza gospodarka, jak to mówi poeta, prawda? Jako zepsujesz, tak smakujesz. No. Więc jak widzimy, mamy minus 16 tysięcy dochodu, więc wejdziemy sobie w panel gospodarczy. No i tutaj musimy sprawdzić nasze wydatki, nasze dochody. No i załatać dziurę budżetową. No oczywiście możemy to zrobić sposobem naszego Mateuszka, to znaczy weźmiemy tutaj bajkę i przeciągniemy delikatnie w prawo. O, proszę bardzo, w ten sposób. No i w ten sposób, jeżeli nasi mieszkańcy będą więcej wpłacać do budżetu, to będziemy mieli większe dochody. Zobaczmy, patrzcie, tutaj 74, 78 tysięcy i teraz 85. Patrzcie, jak rośnie. O, jak stawaliście, zobaczmy. My się zastanawiam, czy byłoby głupie, gdybym ja to zrobił i się okazało, że to faktycznie działa. Natomiast wydaje mi się, że gdzie tu jest wskaźnik zadowolenia mieszkańców? Tu jest 81% ogólne zadowolenie. Więc jeżeli teraz podnieśliśmy podatki, to powinno spadać. Czy potwierdzi się krzywa Laffera? Zobaczmy. Obserwujmy teraz tu zajmocy. Tak, no widzicie 88. Tutaj jest 53, 70, 87. To prawda, mamy 121 tysięcy dochodu. Więc jest jakaś opcja, natomiast w dłuższej perspektywie no to wiadomo, spadek zadowolenia skończy się tym, że wszyscy z tego miasta wyjadą. Gdzieś czytałem, gdzieś mi mignęło w jakimś poradniku czy coś, że 12% w tej grze to jest taka bezpieczna wysokość, która nie wpływa na zadowolenie, a przynajmniej nie wpływa jakoś znacząco drastycznie, więc zmniejszmy te podatki do poziomu standardowego i teraz poczekajmy troszeczkę, aż się cała sprawa unormuje, żeby znów zobaczyć, że nasz dochód wynosi tamte minus 16 tysięcy. To w jaki sposób możemy to załatać? No to oczywiście zwiększając dochody lub zmniejszając wydatki. Prawa ekonomii, tutaj nie mówię jakichś dziwnych rzeczy. I teraz tak, jeżeli obserwowałem troszeczkę przed rozpoczęciem nagrania te wszystkie tutaj słupki, no to oczywiście najwięcej zarabiamy z podatków z mieszkańców, po prostu najzwyczajniej w świecie, i tutaj teoretycznie można byłoby zrobić więcej mieszkańców, czyli zrobić kolejne strefy, żeby więcej ludzi przyjechało, no to będziemy mieli większe wpływy do budżetu. A drugi największy nasz dochód to jest dochód z regionów przemysłowych. Tutaj jest obecnie 76-83 tysiące, natomiast no, są miesiące, są tygodnie, w którym to spada. Teraz na przykład widzimy, że to spada. I po prostu no to wygląda w ten sposób, że raz wywieziemy jakieś te towary, je sprzedamy, wtedy mamy duży zysk, a potem mamy ten zysk mniejszy, więc to skacze. Ale zobaczcie, że teraz zatrzymam grę. Mimo tego, że mamy te 71 tysięcy, to jest dosyć dużym wynikiem, bo bardzo często tutaj widziałem liczby po 30-40 tysięcy, no to jesteśmy na minusie. 2000, 8000 tam było, jak zaczynaliśmy odcinek, 16 tysięcy na minusie. Więc należałoby tutaj znaleźć jakieś oszczędności. Kolejną rzeczą, która troszeczkę nam tutaj zaciemnia obraz, to na przykład zauważycie, że dochodu z transportu miejskiego mamy 4000 euro. No to wygląda jak euro, jakieś takie dziwne, przepraszam. Powiedzmy, że 4000 euro, tak? Z czego 2000 to są autobusy, 2000 to jest metro, a z pociągów mamy całe zero, tak, wydatków mamy 17 tysięcy, z czego 9 tysięcy, 10 tysięcy to już tak naprawdę, to są wydatki na pociągi. 2000 na metro, 4000 na autobusy i tak dalej. Także widzimy, że no oczywiście na autobusach tracimy te 2000 euro, na metrze tracimy 1000 euro, natomiast na pociągach jesteśmy 10 tysięcy euro w plecy. Natomiast wynika to z tego, że utrzymanie towarowego dworca kolejowego kosztuje 1400 euro, więc mamy tak jeden, drugi, trzeci, trzy dworce, czyli już mamy jakieś 4000. Utrzymanie tego to jest 1600. No i prawdopodobnie same tory, tak, utrzymanie takiej torów po prostu kosztuje to, że ludzie jeżdżą.
Także tak naprawdę tutaj koszt na transport publiczny, to przyjmijmy, że to jest w całości pociągi, wpiszemy w koszta naszego towarowego zakładów, no bo musimy te nasze rzeczy wywozić. Dlatego tak naprawdę tutaj jest 7 tysięcy, tutaj jest 34 tysiące. To nie zmienia jednak faktu, że i tak te 30-40 tysięcy na towarach możemy zarobić. Gdzie tracimy dużo pieniędzy? Dużo pieniędzy tracimy na przykład w parkach, bo tutaj na przykład ten park zarabia nam, nie, ok, 1700-2100, no to nie jest aż taka duża różnica. Natomiast no jesteśmy w tyle. Wcześniej widziałem, że to było 200, a dochodu było tam 300 chyba. No natomiast tutaj w parku możemy podnieść ceny biletów, powiedzmy do 30 euro. Zobaczymy, jak to się zmieni. Wrócimy do tego parku pod koniec odcinka. Tu też oczywiście tracimy, natomiast ten park dopiero się rozwija, więc tutaj nie ma co na to patrzeć. Duże wydatki mamy na szkolnictwo, bo to jest 22 tysiące przy 8 tysiącach dochodu. Natomiast w szkolnictwie, oczywiście Politechnika zabiera nam najwięcej. Tutaj te 17 tysięcy strat w Politechnice wychodzą głównie tutaj są wydatki. Sportu jest 8 tysięcy i kadra akademicka to 4 tysiące. Teoretycznie dobra. Prac naukowych mamy już dużo, więc mogę zaoszczędzić te 4 tysiące euro na kadrze akademickiej. No i teraz mamy taką różnicę, że 8 tysięcy zarabiamy na czesnym, a 13 tysięcy jest wydatków na utrzymanie tego wszystkiego. Po pierwsze, jeżeli będzie więcej studentów, będziemy mieli więcej czesnego, a studentów jest mniej niż powinno być, bo to jest 830 na 1200. Tak zakładam, że jakbyśmy dobudowali więcej szkół podstawowych i więcej liceów, to byśmy mieli więcej studentów. To będziemy mogli to kiedyś przetestować. A też widziałem, w którymś pomiędzy nagrywaniem mi mignęło, że mieliśmy raz 1500 studentów. Natomiast atrakcyjności kampusu nam zabrakło, bo tutaj jesteśmy na styk i ona też się waha w zależności od tego, czy nasi sportowcy wygrywają, czy nie. Dlatego też tutaj, jeżeli zlikwidujemy tą halę koszykarską, która kosztuje nas 3200, no to będziemy mniej więcej na zero. A tą halę koszykarską będę chciał zniszczyć w momencie, w którym będziemy mieli kolejny poziom, no bo ona podnosi nam tą atrakcyjność na tyle dużo, że no niech to będzie, bo inaczej nie awansujemy. Więc gdzie można szukać oszczędności? Następna taka wartość, której mamy bardzo dużo strat, no to jest, no tak, śmieci, wiadomo, prąd, wiadomo, tutaj dużo z tego nie zrobimy. Poza tym, że i tak musiałem tutaj dobudować jeszcze spalarnię, bo jednak to, co zrobiliśmy w poprzednim odcinku, zniszczyło nam totalnie gospodarkę śmieciową w naszym mieście. W taki sposób, że to, że było więcej budynków, to było więcej samochodów, które jeździły i nadążały to wszystko sprzątać. Jak zrobiliśmy mniej budynków, no to jest mniej samochodów i musiałem tutaj dorobić spalarnię. Tutaj gdzieś jest, o tutaj jest spalarnia wstawiona, bo one zbierają śmieci, je spalają, więc no to jest tak specjalnie pod to zrobione. To tu się. Okej, niechcący na myszce zmieniłem czułość. No to widzę, że przez to znowu niektóre budynki, tutaj właśnie one, te wszystkie budynki się w pewnym momencie same zburzą i postawią na nowo. Oczywiście możemy to przyspieszyć. Natomiast skończy się to tym znowu, że o takie o budyneczki będą tu powstawały, bo ten dem manager mi nie chciał działać. Znaczy, tutaj ja chciałem wstawić chyba European. I tu były europejskie budynki zaznaczone. Ok, a European Style. A zaraz, bo tu jest tak, European. Tak, i mam tutaj teraz budynki, więc mam nadzieję, że to zadziała i te budynki, które nie pasują do stylu, nie będą powstawały. Bo inaczej znów będę musiał to sam pilnować, burzyć te budynki i robić z nich zabytki. No to pokasujmy. Zobaczmy, zaraz wrócimy za jakiś czas, czy tutaj te budynki niepasujące do stylu faktycznie zostaną
automatycznie zniszczone i postawione prawidłowe. Na razie, o, widzimy tutaj. Aha, do tej drogi się postawił, zamiast do tej. No ciekawe, ciekawe. Ale ja mam inny pogląd na tą budowę, proszę Państwa. Dobra, ale to takimi duperelami to ja się mogę zająć pod odcinkiem, żeby tutaj już... Muszę więcej tych odcinków oglądać później i pracować nad swoją dykcją, bo ja też w słuchawkach siedzę i też sam siebie dobrze nie słyszę i... A mam to ciągoty do seplenienia. Okej, dobra, na czym chciałem zaoszczędzić? No teraz na przykład widzę, że zaczęliśmy zarabiać, dlatego że 87 tysięcy 90 skoczyło z naszych fabryk i one całe resztę wydatki przyćmiewają. Zobaczmy jak nasz park. 1000 na 200, no to nie jest taka różnica jakbym chciał, nie? Zmniejszmy tutaj koszt tego. To co bym chciał zrobić? Tu mam przykład gherkin, który kosztuje 5000 za utrzymanie, możemy go wyłączyć. To 960 to też jakiś tysiaczek do zaoszczędzenia. Tutaj biura rządowe 880, możemy je wyłączyć. Dużo nas tu nie zwoli. Drapacz chmur 320, dobra, to nie jest takie drogie, to niech będzie włączone. Tu mamy teatr 2000, wyłączmy teatr. To ja dalej takiego stawiałem z tych budynków. Fontanna 1200, wyłączmy fontannę. Dalej. Tutaj Muzeum Sztuki 1000, wyłączmy je. Tutaj mamy Płuca Miasta 720, tutaj jest Park Lazary 190, jeszcze spoko. Tutaj 3000 Centrum Handlowe, 1600 Hipermarket, 320 to nic, to niech sobie działa. Tu mieliśmy, tu jest 1000, wyłączmy. Tu jest 1100, wyłączmy. Tu jest 320, to tyle, to nic. To niech sobie działa. Gdzieś jeszcze mamy takie zabytki wstawione, które mogą być drogie. Nie widzę teraz i nie jestem w stanie sobie przypomnieć, ale chyba cała reszta to już jakieś takie małe platyki, jakieś tutaj statua dobrobytu 400, to niech stoi, nie? Ale wyłączyliśmy kilka tych budynków i tutaj było chyba 17 tysięcy, teraz jest 5 tysięcy, także tę dyszkę sobie zaoszczędziliśmy. No i teraz powinniśmy być dużo częściej na plusie niż na minusie. A dlaczego to jest ważne? A to dlatego, że skarbiec miasta i zobaczcie, że od tutaj, kiedy mieliśmy 9 milionów, sukcesywnie nam to spada. Wiadomo, że tutaj na pewno po prostu zabudowałem jakąś dzielnicę, tutaj zabudowałem jakąś dzielnicę, ale i tak mimo wszystko potem to całość spadała. I oczywiście 6 milionów to dalej jest dużo pieniędzy i dalej to jest dużo możliwości na dalsze działanie. Natomiast lepiej, jeżeli tak puszczona gra mimochodem zarabia pieniądze, niż je traci. Bo jak je traci, no to budując kolejne budynki nie zauważymy, kiedy będziemy mieli tutaj zero. A jak tu się pojawi zero, to będziemy mieli już naprawdę spory problem. Dlatego też no tutaj troszeczkę za bardzo przy ostatniej budowie zaszalałem ze stawianiem tych budynków unikatowych, żeby one pasowały. I okej, niech on sobie tu stoi, spełnia swoją funkcję w postaci takiej, że ładnie wygląda. Jeżeli jest wyłączony, no to turyści go nie odwiedzają, więc nie generują dochodu z turystyki. Natomiast no, dochód z turystyki, moi państwo, to był... To jest, tak? 0,8%, wcześniej to było 1 chyba 2 czy 1,3. Czego no tutaj transport publiczny, obszary parkowe, handlowe, no te budynki specjalne nie są oznaczone jako generujące turystów. To znaczy tak,
Odwiedzając te budynki, nie płaci się za odwiedzanie, więc tego nie widać. To jest ukryte pod tym, że ludzie przyjeżdżają do miasta je odwiedzić, więc wydają to na inne rzeczy, które będą, czyli na parki, na transport publiczny i tak dalej. Natomiast no, turystyka w naszym mieście to jest nic, a koszt utrzymania tych budynków to było coś dużego. Straciliśmy kolejnych studentów. Nie fajnie. No i teraz widzimy 5 tysięcy, 10 tysięcy na plusie powinno to sobie jakoś działać, więc na razie taki odcineczek wyszedł mocno monetarny, mocno ekonomiczny. Tutaj pobawiłem się troszeczkę w biznesmena, popatrzyliśmy na nasze słupki, porobiliśmy rzeczy, no i teraz nam się pieniążek zgadza. Więc pytanie, co dalej zrobimy? Ja bym mógł w sumie nawet skończyć ten odcinek, bo to jest wszystko, co chciałem w tym odcinku. Natomiast możemy coś zrobić jeszcze. Jeszcze możemy coś posiedzieć tutaj. Niedużo nam brakuje do kolejnego etapu parku wiktoriańskiego. No to nawet zróbmy tak, że ja tu zrobię pauzę i wrócę do was. Tak dostaniemy trzecią gwiazdkę w parku wiktoriańskim. Okej, okay, jesteśmy, mamy drugi poziom parku. To dało nam Bialtan. Także tyle to nic. Natomiast to, co zacząłem robić w międzyczasie, to tutaj tak, przesunąłem ten platyk trochę bardziej na środku. Tu chciałem pomalować to asfaltem, ale kłóci się to z drogą i tak się właśnie zastanawiałem, czy tutaj tej drogi jednak nie przemodelować na taką, nie? Jakby tu jednak była to taka droga normalnie z chodnikami. I trudno. Że taka jednak możemy zrobić taką tutaj na tych bocznych. Tak jakoś to pomieszać. I teraz będziemy mogli tutaj asfaltem dalać i to wszystko się będzie zgadzało. O, więc tutaj mamy tak i teraz ten nasz park. Dołączyła nam tak jedna altanka i druga altanka. One są bardzo małe, dlatego też można by było ich postawić kacze między jednym a drugim, ale można by było to połączyć tą drogą tutaj i altanki postawić. Jedną gdzieś tu, jedną gdzieś tu i jedną tą drugą gdzieś tu. Ja chciałem je zrobić w taki sposób. To jest krzywo ziemia. Halo ziemia. Niech będzie krzywo, nie? Coś takiego. Tu fajnie by było tą ścieżkę właśnie o coś takiego wydłużyć, czyli tutaj tak. No ten budynek się podnosi niepotrzebnie, ale tutaj jakoś tak. Chcesz sobie taką ci ścieżkę zrobić. O. Tutaj prowadzimy wysokości. Ten park też tutaj zróbmy na przykład w tę stronę. Ten jest tak wygląda, to tutaj możemy postawić jakby coś takiego. O. I to tutaj łączyłoby się w dwoma stronami w ten sposób, chociaż nawet może sensownie byłoby połączyć po prostu tutaj to z tym w ten sposób. Altanka jest po prostu
na drodze. O. Tak, atrakcyjność nabita, więc teraz tylko trzeba to obtoczyć, te altanki, drzewkami. O, tutaj. A tu postawmy na przykład choinki. Aby nie było, że wszędzie jest jeden rodzaj drzewa. O, tak wygląda jakby ten fragment. Mamy trochę lasu. Mam takie altanki pochowane. Mamy nasz platyk. Te parkowe szachy tutaj są jak byle jak wstawione. Ta brama główna to jest po to, żeby była, bo ona tak naprawdę nie jest żadną bramą. Tutaj mamy jakby jedyny wjazd do naszego parku. I tutaj tak, no tą ziemię to dobrze by było wyrównać. W tle leci muzyczka z Crusader Kings. Natomiast myślę, że może być troszeczkę za głośna, co? Jeszcze tą muzykę z radia. O tak o. Ziemię i teraz tak, ziemię tę ziemię. Wyrównajmy, że to nie było takiego problemu. I to na razie tutaj możemy zmniejszyć do poziomu mostu, znaczy do długości mostu. Nasze szachy przesunę tu na razie. No to nie ma gdzie postawić. No ja bym to najlepiej postawić gdzieś tam daleko, daleko, bo to jest tylko po to, żeby było i to nie musi być w żaden sposób niczym połączone. A jakby tutaj... To tu zrobić. I teraz... Naszą ścieżkę tu połączyć, tak, tu połączyć. To bardziej coś ten defen, który by się łączyło. Tu jest krzywo, więc to możemy tutaj tak ustawić, wyrównać. Tu jest krzywo z tego powodu. O, coś takiego. To możemy wyrównać to. Jak ja buduję budynki, to się skupiam na tym, co robię, więc wtedy ucicham. W przeciwieństwie do początku tego odcinka, to może być nawet trochę dziwne. Tak, kawiarnię tu zmieścimy, nie, ale tu zmieścimy. Toaletę zmieścimy tutaj. Tu zmieścimy toaletę. To jest druga toaleta, ją by można było gdzieś wywalić. Na przykład, czemu by nie? I tutaj też zrobiłbym jakieś drzewka, tylko z tych małych może. Z małych, skromnych drzewek i asfalt. Mój ulubiony asfalt, tutaj możemy to dokończyć. Dorównać to asfaltem. Z tej strony coś zrobimy i tutaj teraz nasze szachy bym wstawił tu. O, to byłyby szachy. Kurczę, albo nawet teraz nie. Na razie postawmy tu, to zbóżmy. Teraz postawmy szachy na razie tu. I tu naszą drogę. W ten sposób i potem będziemy sobie jakoś to powoli rozszerzać, oddalać. Natomiast teraz tutaj po prostu zróbmy sobie kilka drzewek.
A jeszcze właśnie, bo tu jeżeli mam ten park, mogę też postawić trochę propów po prostu, więc nie wiem, tutaj wstawmy te dwa takie budynki na wejściu. Tu postawmy ten samochód. Tu wcześniej robiłem tak, żeby na drogach nie można było parkować. To nawet jeżeli samochody tu jeżdżą, to przynajmniej nie będą nigdzie stały i nie będą nam niczego zaśmiecać. A to co jest? A to jest taki płotek. Spróbujmy taki jakiś płotek. Nie, dobra, walić te płotki z kwiatów, po prostu zasadźmy drzewa. Tu. I tu. I tu. Na razie jest tak, czyli no to część wyspy mamy już w miarę tutaj poustawianą, ogarniętą. Ten park chyba tam dalej też będziemy robić na zasadzie takiej siatki szachownicy. I on tutaj będzie powoli przechodził w głąb tej wyspy. Natomiast na czwartą gwiazdkę trochę poczekamy, bo na te 2500 mieszkańców też czekałem bardzo długo, więc na te 5000 również będziemy czekać bardzo, bardzo długo. Ważne jest, że atrakcyjność jest odpowiednia, ogarnięta. What? Mamy studentów. 1200 studentów na 1200. Proszę, żeby to się utrzymało, żeby oni nie spadli. I atrakcyjność jest. Jest. Super. Do końca roku nam 15 tygodni brakuje, natomiast okej, okay, ja tu się z wami żegnam, natomiast po prostu będę stał i patrzył, jak ten pasek dobiega końca i jeżeli on dobiegnie końca, dostaniemy czwartą gwiazdkę. Na czwartej gwiazdce Politechniki rozpoczniemy kolejny odcinek i dobudujemy kolejne budynki. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Cities Skylines.